Cześć, witajcie. Do zrobienia droga dojazdowa w takim stanie. Generalnie jeziorka, tak? Ja postaram się to trochę podrównać najpierw. Minimalnie to podrównam. I przyjedzie gruz. Tam jest wywrotka już takiego czyściejszego. Ja to troszeczkę muszę zepchnąć to błoto z wierzchu i zrobimy drogę generalnie po lewej stronie, tak? Będzie trochę tych kamieni, tego wszystkiego. Te górki trochę pospycham. To może to będzie ciężko zrobić. No w tamtą stronę nie wjeżdżam, bo tu jest po prostu kosmos, tak? Trochę zepchnę, żeby tej wody było na drodze mniej. No i nie było takich gruzd dużych, tak? W ten sposób właśnie lemieszem. Najlepiej się to równa lemieszem na otwartej łyżce. Najrówniej wychodzi. Później się do tyłu przejedzie też na z lemieszem i troszkę się to podrówna. Tak? Wiadomo, szału tu nie zrobimy, bo wczoraj padało, przedwczoraj padało. No warunki takie do robienia drogi są beznadziejne. Zresztą mają tak, że właśnie jest lewa i prawa strona jest innych właścicieli, czyli typowy bajzel polskich dróg, tak? Prawych, tak? Więc tu tak zrobimy na razie, tak jak oni jeździli. Zobaczymy, co tu jest od frontu. Tu też nie jest dobrze, no ale dobra jest. Widzicie, tak do połowy jest jednych, do połowy jest drugich. Ludzie stają na ulicy, bo przecież tu się nie da dojechać, tak. Dogadać też się nie da, tak. Rzucę na timelapsa i lecimy, bo mam jedną baterię tylko, bo reszta rozładowana. Tak. Dowieźli mi kamień. Kamieniem trochę przesypię pod spód. Tu miałem trochę takiej ceglanki, końcówki jakieś tam budowlane. To te większe dziury tą ceglanką. I tu mamy kamień. I tam na drugiej kubce też mamy kamień ten pokolejowy, tak? Całą drogę będziemy robić tym materiałem, właśnie kamień i ten drugi kamień, tak? Tu jest taki grubszy materiał,
wiadomo, że na taki odcinek drogi to tych wywrotek powinienem mieć plus 8, tak? No ale trzeba się ratować tym, co jest. Pocieniutko dam jednego, pocieniutku trochę dam drugiego i będzie się dostawiać już z gruntem rodzimym. Będzie pierwsza baza, tak? Do pogrubiania. Lecę do tyłu, trochę rozstrzykuję do tyłu albo do przodu. Później to podrównuję. Wrzucę was na timelapse'a, pojeździmy jeszcze. Później będę woził tą drugą frakcję, taką czarną. Patrzę, żeby tu się w jakieś gwoździe nie wbić, bo mielące widzę, wystają to czasami druty, tak? Droga będzie wyglądała lepiej, nie dużo lepiej, ale zawsze lepiej, jak to mówią znawcy tematu. Będzie jakiś tam w miarę dojazd. Jeden kamień był lepszej jakości, drugi był gorszy.
więcej, miał tego śmiecia w sobie. I się po prostu robi takie lekkie bagienko. Ale czysty kamień jest fajny. Tutaj odcinek taki z czystego wyszedł bardzo dobrze. Tak jak widzicie, no, jedną stroną, tam gdzie szło zrobić drogę, to jest zrobiony dojazd. A ta droga po całej szerokości, tu będzie ze 12 metrów, to żeby całą zrobić, to tu trzeba by było ze 20 wywrotek, tak? A jeżeli się 2-3 osoby składają na taką drogę prywatną, to wiadomo, że nie kupią 20 wywrotek, załatwili dwie i z tego robimy drogę, tak? Tak, żeby szło dojechać. No i tą patologią jest obdarowany nasz kraj i nasi obywatele, tak samo jak ja mam drogę prywatną, tak? Przychodzi do składek, to kilka osób się składa, reszta się nie składa. Tą sensacją kończymy odcinek. Ja tu wyrównam jeszcze to, co pościągałem, to błotko. I na dzisiaj nie mam końca, ale z drogą będzie koniec, tak? Na razie, cześć.